dzieła, o których mówimy, liczą sobie prawie 60 lat, ale ile dokładnie, tego niestety nie wiadomo. Do pracowni graficznej, czyli miejsca niezwykle ważnego w wydawnictwie, przychodzili rozmaici autorzy, graficy po to, żeby zawrzeć umowę, narysować coś za pieniądze i mieć nadzieję, że za jakiś czas znowu przyjdą i za pieniądze znowu coś narysują. I kiedy zobaczyli, że na ścianie ktoś coś namalował, każdy chciał w jakiś sposób także narysować siebie, czy swój kontrfekt, czy swoją karykaturę. Akurat rozpoczynaliśmy naszą przygodę z remontem kamienic, wobec czego uznaliśmy, że jest to fantastyczna okazja, żeby te malowidła przenieść właśnie do naszego muzeum. Wykonaliśmy prace odkrywkowe. Następnie prace polegały na oczyszczeniu tej powierzchni malarskiej. Podjąłem tą decyzję, aby odciąć te malowidła wraz z tynkiem, ale też z fragmentem muru ceglanego. Czasowo świetnie się to wszystko razem wiąże, bo kamienice zostały odbudowane po wojnie. Parę lat później powstawały te malowidła w Iskrach, czyli obie rzeczy świetnie ze sobą korespondują. Czytelnia wydała nam się miejscem, które byłoby najbardziej właściwe do umieszczenia właśnie tych malowideł, a jednocześnie chcemy, żeby biblioteka, która była dość hermetyczna poprzednio w naszym muzeum, była otwarta.